Powiedzmy sobie szczerze, na rynku darterskim, lotek darterskich, mamy słaby wybór w lotkach o tych niskich wagach. Oczywiście nie mówię o lotkach soft, tylko e, o, konkretnie o lotkach Steel dedykowanych e, tarczom sizalowym i tutaj mamy kolejny dobry pomysł od Loxley, czyli nowa seria lotek, nowość na rynku lotki Loxley Feverweight specjalnie dedykowane właśnie z niską wagą mamy cztery modele 16, 17, 18, 19 gramów u mnie na testach 18 i 19 gramów te zobaczycie z bliska jak latają do tarczy ale najpierw przyjrzymy się całemu temu zakresowi tych lotek z nowej serii bo trzeba przyznać to jest dobra nowość od Loxley Zacznijmy sobie od rzutu okiem na wszystkie dostępne lotki z tej nowej serii Loxley Feverweight. Mamy cztery modele. Zaczynamy od modelu czarnego, 16 gramów. Jak to wygląda? Widzimy prosty barel, powtarzalny grip na, całe, na całej długości barela. Zaokrąglenie przy grocie, ja na to zwracam uwagę, przydaje się jeżeli trzymamy palec gdzie właśnie przy grocie, na górze tradycyjnie napis Loxley, widzimy biało-czarne piórka w zestawie, biały shaft, dalej mamy czerwoną wersję i mamy tutaj 17 gramów. Troszeczkę inny kształt barela. Widzimy, że to logo Loxley jest na środku, i tutaj mamy takie, takie miejsce, gdzie można pomyśleć e, o położeniu palca, żeby mieć powtarzalność chwytu. E, piórka biało-czerwone, zgodnie z kolorem tego modelu. Także biały shaft. Myślę, że wygląda to bardzo ok. Niebieskie, e, waga 18 gramów te, które zobaczycie u mnie latające do tarczy i na przewidkach z bliska. Podobny barel. Też Taki e, zwężający się przy samym grocie też na środku, właśnie logo. Locksli i ten kawałek y, y, płaskiego y, bez drążeń, miejsca więc też można pomyśleć o jakiejś powtarzalności chwytu. Tak to właśnie wygląda. I oczywiście też biało-niebieskie piórka nawiązujące do niebieskiego modelu. I zielony model też u mnie na testach 19 gramów, najcięższy widać tutaj inny grip, taki może trochę shark grip. Zresztą zobaczymy na testach i na podsumowaniu to powiem. Logo Loxley znowu na końcu. Też tutaj mamy wyoblenie przy grocie. I wydaje mi się, że te lotki troszeczkę się rozszerzają w stronę grota, może lekko przesunięty środek ciężkości do przodu. Oczywiście biało-zielone piórka, zielony model, no to tak musi być, także biały Shaft. Ogólnie widzimy, że tu taka kolorystyka biały z tym kolorem, który dyktuje model. Mamy. Tak jak widzimy, mamy model czarny, czerwony, niebieski i zielony. Do wyboru do koloru można powiedzieć od 16 do 19 gramów. Jak to wygląda pod względem ceny? Oczywiście cenę ocenię też na końcu w notach z serii recenzuję, Ale przyjrzyjmy się, w sklepie Darts Corner 47 euro, co daje nam w przeliczeniu jakieś 223 zł. W sklepie Dart Shopper ta cena troszeczkę wyższa, 243-244 zł. Tak to właśnie wygląda. Na, przy bliskim spojrzeniu na te lotki to co, e, rzucimy jeszcze bliżej okiem na te dwa modele które mam e, zobaczymy jak to wygląda w środku opakowania bo widzę, że coś tutaj Loxley zmieniło porzucamy dotarczy. tarczy później noty z serii recenzuje, już taka tradycja u mnie na kanale darterskim i na końcu podsumuję całą serię Loxley Feverweight no to pora przyjrzeć się z bliska lotkom Loxley Feverweight weźmy Najpierw na tapet e, tę lżejszą wersję niebieską Loxley Feverweight Blue, e, przyglądamy się opakowaniu, kształt ten sam co przy tych ostatnich lotkach Loxley, ale widzimy tutaj ten motyw kolorystyczny, tutaj na niebiesko Feverweight waga 18 gramów, model niebieski to właśnie tylko i wyłącznie 18 gramów, do każdego koloru jest przypisana jedna waga. 90% wolframu. Widzimy tutaj cały barel z szaftem i piórkiem na tym przezroczystym środku. Z tyłu informacja, bardzo ważna, można powiedzieć. Locks informuje, że dla nich tak samo ważne jest dogodzenie darterom rzucającym gdzieś w pubie dla rozrywki, jak i tym pro-darterom. Skupiają się na każdym, żeby każdemu darterowi pomóc. Oczywiście, linki do, do ich sociali. Nieraz już Was zachęcałem do odwiedzenia. No i pora zobaczyć, jak to wygląda w środku. Bo już na pierwszy rzut oka widzę, że coś zmienili. Że ta gąbeczka w środku, utrzymująca zawartość, wygląda inaczej. Jest taka bardzo sztywna. Nie ma tej mojej brązowej trumienki, można tak powiedzieć. Jest gąbka wytłoczona, dokładnie trzymająca trzy barele, Trzy szafty. Tutaj długie. Ze sprężynkami w białym kolorze i trzy niebiesko-białe piórka. Wygląda to elegancko, minimalistycznie. I co, sam barel? Jak ten barel w wadze 18 gramów wygląda? Od razu chwyciłem go i czuję wyczuwalny grip. Eee, czuć tutaj lekkie poszerzenie z przodu. Naprawdę pod mój chwyt, gdzie trzymam tak jak trochę jak długopis z przodu starając się ten palec środkowy opierać na trochę na grocie może to naprawdę nieźle podejść czuć, czuć ten grip wygląda naprawdę fajnie i co, rzućmy okiem jeszcze na lotkę zieloną, model zielony Feverweight Green 19 gramów, tutaj trochę inny kształt barela, inny grip jak to będzie Wyczuwalne w pierwszym kontakcie z barelem. Tutaj, tak samo, oczywiście, gąbeczka, która mieści trzy barele, trzy szafty także długie ze sprężynkami i trzy piórka zielono-białe. Jak to wygląda tutaj z sprężynkami, spadła, muszę nałożyć też. O, ten grip jeszcze bardziej wyczuwalny. Mówiłem, taki szarki czuć, naprawdę ten, chyba najmocniejszy ze wszystkich eee, barel. Też tak, przejeżdżając, wydaje mi się, że lekko poszerza się w stronę grota. Tutaj to wyoblenie. E, troszeczkę chyba dłuższy barel, no bo większa waga, to też te wymiary muszą gdzieś tam być e, większe. Ale naprawdę przyjemny, mocny grip. Nie każdemu na pewno podpasuje, niektórzy wolą takie bardziej gładkie, ale wygląda to naprawdę ok. E, grot taki sam, czarny. Naprawdę wygląda to spoko. Dorzucę to Wam jakieś przebitki z tych lotek, rzucicie sobie na to okiem. A ja rzucę do tarczy tymi lotkami, przetestujemy je i co? I później noty w serii recenzuję dla całej e, serii, całego nowego rangu od Loxley Feverweight, czyli tych e, lekkich lotek, żeby wyjść naprzeciw tym darterom, którzy szukają czegoś lżejszego. na noty w serii recenzuje dla lotek Loxley Feverweight na początku grip tutaj indywidualnie ocenię lotki Feverweight Green i Feverweight Blue na początku Blue słabszy, e, słabszy grip dam tutaj 6 na 10 w lotkach Feverweight Green znacznie mocniejszy grip taki Shark grip i tutaj dam 8 na 10 naprawdę obie, oba modele trzyma się przyjemnie w dłoni, fajnie leżą, zielone mocniejsze i na pewno tym, którzy szukają mocniejszego gripu, w lżejszych lotkach podpasuje. Dalej mamy wygląd, i tutaj nie będę skupiał się oddzielnie na każdym modelu, tylko ocenię całe Feverweight, czyli czarny. Model czarny, czerwony, niebieski, zielony. Bardzo podobne lotki, różnią się tak naprawdę tylko gripem, troszeczkę wymiarami, ale ogólnie zamysł, wygląd jest ten sam. I tutaj mogę dać 7 na 10 może nawet nie 8 na 10 bo. Z jednej strony bardzo prosty wygląd bez kombinacji srebrne barele. Jednak w prostocie jest siła. Wielu osobom też takie lotki podpasowują. Nie lubią gdzieś tam się wyróżniać jakimiś kolorami, fajerwerkami. Tutaj ładnie można sobie skomponować barel z zwykłym białym czy czarnym szaftem, do tego jakieś proste piórko i to też wygląda ładnie. Tak jak mówię, w prostocie jest siła. Dalej mamy jakość i chyba tak. Tutaj właśnie w tej nocie dam 10 na 10, ten plus jeden punkt, gdzieś tam zazwyczaj znajduję jakiś mały minusik i, i daję te 9 na 10 tym markom, które pokazały, że jakościowo są z najwyższej półki. Tutaj dam 10 na 10, bo gdzieś trzeba dołożyć ten jeden punkcik dla, Loxi, dla Loxli za właśnie wyjście naprzeciw Darterom i... Nie tylko takie wyprodukowanie takiej tradycyjnej, normalnej lotki, którą większo która większości osób podpasuje, tylko właśnie, tak jak już mówiłem między innymi w przypadku recenzji lotek Loxley Robin Model 2, Loxley nie tylko chce dogodzić tej większości, ale też tej mniejszości, tym osobom, które szukają lotek w mniejszej wadze, z innym, niestandardowym kształtem. Tutaj lotki w przedziale 16, 17, 18, 19 gramów. Niewiele jest takich na rynku z takim ciekawym gripem. Dosyć normalny barel, gdzie na pierwszy rzut oka nie wiem, czy byście powiedzieli, że to jest taki lekki barel, że on właśnie schodzi poniżej 20 gramów. I moim zdaniem wiele osób powinno na to zwrócić uwagę, jeżeli szuka lżejszej lotki. To nie trzeba już jakoś kombinować, czy brać lotki softowe, dokręcać groty. Jeżeli w ogóle nie gracie na softie, skupiacie się tylko na stylu, to jak najbardziej cała serial lotek Loxley Feverweight, wybieracie wagę, która najbardziej Wam pasuje, może kierujecie się tym gripem, widzieliście, że jest zróżnicowany w zależności od modelu. I to jest coś dla was, oczywiście jakościowo, jeżeli chodzi o barel, to jest ta klasa Loxley. Nic raczej tutaj się nie stanie. Nie ma się do czego przyczepić. Bardzo dobre lotki z najwyższej półki. Na koniec cena widzieliście, że w zależności od sklepu wydacie na te lotki około 220-240 zł. No i co? Trzeba powiedzieć, że to bardzo dobra cena w dzisiejszych czasach, jak za lotki bardzo dobrej klasy, gdzie E, wybieracie właśnie w niestandardowych wagach Więc myślę, że tutaj spokojnie w kwestii ceny można dać 9 na 10 Naprawdę jak na dzisiejsze czasy cena bardzo dobra e, Czy coś więcej mogę dodać w kwestii not? Chyba nie widzicie, naprawdę dobra seria od Loxley Należą się dla nich pochwały Na koniec podsumowanie całego odcinka Na temat serii Loxley Feverweight jak widzicie, lotki nie dla wszystkich, dla, można powiedzieć nawet, że dla mniejszości, dla tych, którzy szukają czegoś lżejszego, którzy gdzieś tam są zmęczeni rzucaniem tymi lotkami 22, 23, 24 gramy, którzy szukają czegoś poniżej 20 gramów, jak, najba, jak najbardziej Locksley Feverweight. Różne gripy, różne wagi, cztery modele do wyboru. Myślę, że omówiłem Wam wszystko w tutaj w filmie. Dwa modele przyjrzyliście się im bliżej. Te, które mogłem przetestować. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, spokojnie piszcie w komentarzach, czy to ja wam odpowiem, czy napiszę specjalnie do Loxley, jeżeli to będzie jakieś bardziej złożone pytanie, na które sam nie będę potrafił odpowiedzieć. Moim zdaniem, lotki, godne uwagi, warto się im przyjrzeć jak najbardziej, tak samo jak innym lotkom od Loxley, które są bardzo ciekawe. Tak jak mówię, mało standardowych bareli, dużo szukania. Czegoś ciekawego, żeby zainteresować dartera? Moim zdaniem to działa bardzo na plus u Locksley. Czy coś więcej? Na ten moment chyba tyle, tak jak mówię. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach poniżej filmu w opisie linki do Locksley, linki do moich sociali. Warto odwiedzić tam, zapowiadam kolejne filmy. Pytam was o zdanie. Często jak coś napiszecie, że chcecie, żebym przetestował któreś środki, czy nagrał o czymś odcinek, staram się tym sugerować i wychodzić wam naprzeciw. W tym momencie, w kolejnym już odcinku z serii recenzuje to było na tyle. No i co, tradycyjnie? Z darterskim pozdrowieniem.